Witajcie w dzisiejszym vlogu. Pokażę wam, jak wygląda ogród w mikroskali i może się uda, żebym wam pokazał kościół Matki Bożej, Matki Zbawiciela w Mikołowie. Jest to kościół, o który dbają ojcowie salwatorianie. Może nawet uda się polatać dronem. Więc serdecznie zapraszam. Co do planów na najbliższe odcinki, które wrzucimy, to są między innymi dwa odcinki z Wisły, Palmiarnia w Gliwicach, Airshow w Muchowcu, które już może wrzuciłem poprzednio, jako poprzedni odcinek. No i co? Planujemy nagrać co nieco z czeskiego Cieszyna, mamy gdzieś jechać. Może coś się uda tu jeszcze w okolicy nagrać, a potem już takie miejsca, do których będziemy wyjeżdżali sporadycznie i te wyjazdy będziemy planowali na bieżąco, żeby to nie było jakoś robione z przymusu. I także musimy się zmieścić w planie, więc będziemy nagrywali na bieżąco, a te odcinki, które już mamy zaplanowane, będą wrzucane w najbliższym czasie. Przychodząc do kogoś do domu lub na działkę, tak naprawdę nie patrzymy, czy tam lata pszczoła, czy tam chodzi mrówka. Ale gdybyśmy się dokładnie przyjrzeli i choć chwilę popatrzeli w jeden punkt, to zauważymy, że cały ogród żyje. Żyje tak jak my, można by powiedzieć, że ogród to jest osobny organizm. Ale zauważy to tylko sprawne oko. Tym bardziej ma to wielkie znaczenie, jeżeli posiada się działkę w centrum miasta. Dlatego, że ogród żyje, daje też tlen w nocy. Zazwyczaj produkuje on tego tlenu więcej niż jest w stanie zużyć, więc można powiedzieć, że działka to są właściwie zielone płuca miasta. W Mikołowie oprócz działek tymi zielonymi płucami miasta są oczywiście dwa parki. Dlatego nie dziwmy się ogrodnikom, którzy tak bardzo o nie dbają. Jestem teraz pod kościołem ojców salwatorianów, obiecany, więc go wam pokażę. A na sam koniec filmu relacja z pożaru na Żwirki Wigury, więc zostańcie do końca. Zakon ojców salwatorianów w Mikołowie powstał w 1938 roku jako ośrodek szkolenia dla młodzieży, którzy chcą obrać drogę zakonną. Następnie ośrodek został przeniesiony do Zakopanego, a dziś kościół wygląda tak. Biskup Adamski wydał dekret o powstaniu nowej parafii 15 stycznia 1951 roku. W 1967 roku położono mozaikę Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela w prezbiterium.
Od 1981 roku parafia posiadała filię w Śmiłowicach, która odłączyła się w 1994 roku. W 1996 otwarto i poświęcono cmentarz parafialny, a w 1997 roku powstała dzwonnica. Parafia posiadała 11 proboszczów. Obecnym ustępującym jest ksiądz Tomasz Staróżyk, salwatorianin. Najdłużej urzędującymi proboszczami byli ksiądz Piotr Jarząbek i ksiądz Józef Kądziołka, salwatorianie. Trwali na tym stanowisku aż 13 lat. Tak prezentuje się panorama Mikołowa. A teraz zapraszam Was na obiecaną relację z pożaru. Strefa zamknięta mierzyła 11 hektarów. Strażacy gasili pożar od 1:24 w nocy do godziny 14:12. Pożar udało opanować się dopiero po 12 godzinach walki z żywiołem. Spłonęły doszczętnie 2 z 3 hal mieszczących się w tej strefie. Mimo niedalekiego sąsiedztwa bloki nie były zagrożone. Spłonęło 6,5 hektara terenu. Płomienie sięgały 97 metrów wysokości, a słup dymu nawet 1 kilometra w górę. Nikt nie zginął i nie ucierpiał.